Żyję po to, by umrzeć, ale mamy umrzeć na starość. Lecz niektórym ludziom choroba zabiera całą radość. Rak niszczy ludzi, których kochamy całym sercem. Możemy liczyć na siebie, bo nikt nas nie wesprze. Kiedyś żyło się lepiej, jedzenie nie było zatrute. Dzisiaj został nam po tym wszystkim tylko smutek. Jemy chemię, która po czasie zamienia się w raka. Ludzie się powstają, wywieszona została biała flaga. Oszukujemy sami siebie, że będzie jeszcze dobrze. Wiem, że ludzie chcieliby to wszystko rozbić o brzeg. Świat się zmienia, technologia cały czas idzie w górę. Środki rakotwórcze są wszędzie i niszczą twoją skórę. Kiedyś o tej choroby nie było w ogóle mowy. Człowiek za tamtych czasów czuł się jak nowonarodzony. Wtedy w ogóle nie wiedział, co to są konserwanty. Dziś ludzie o zdrowym jedzeniu mówią jako art. Ludzie z przerzutami cały czas tylko się męczą. Niektórzy modlą się do Boga przy swoim łóżku klęcząc. Gdy jest źle, to nawet wiara w siebie nie pomaga. Dlaczego medycyna stoi w miejscu, ile można błagać? Podają jakiś środek na to, by tym ludziom pomóc. Ale szczerze mówiąc, to ten środek niewiele wspomógł. Ludzie mieli marzenia i plany, chcieli je spełniać. A tu los pozmieniał wszystko, noże powbijał w serca. Została rodzina, która wspiera jak tylko może. Dlaczego tak się dzieje na świecie, wytłumacz mi Boże. Gdzie się podziały te wszystkie uśmiechnięte twarze. Chcę, by ludzie mieli nadzieję, tylko o tym marzę. Czas wymyślić lek, który zniszczyłby tą chorobę. Zbyt dużo ludzi umiera przez ten wirus na dobę. Tak to najbardziej popularna choroba, jaka istnieje. Człowiek, gdy jest za późno, dopiero wtedy mądrzeje. Żyję po to, by umrzeć, ale mamy umrzeć na starość. Lecz niektórym ludziom choroba zabiera całą radość. Rak niszczy ludzi, których kochamy całym sercem. Możemy liczyć na siebie, bo nikt nas nie wesprze. Kiedyś żyło się lepiej, jedzenie nie było za trudne. Dzisiaj został nam po tym wszystkim tylko smutek. Jemy chemię, która po czasie zamienia się w raka. Ludzie się poddają, wywieszona została biała flaga. Oszukujemy sami siebie, że będzie jeszcze dobrze. Wiem, że ludzie chcieliby to wszystko rozbić o brzeg. Świat się zmienia, a technologia cały czas idzie w górę. Środki rakotwórcze są wszędzie i niszczą twoją skórę. Kiedyś o tej chorobie nie było w ogóle mowy. Człowiek za tamtych czasów czuł się jak nowonarodzony. Wtedy w ogóle nie wiedział, co to są konserwanty. Dziś ludzie o zdrowym jedzeniu mówią jako antyk. Ludzie z przerzutami cały czas tylko się męczą. Niektórzy modlą się do Boga przy swoim łóżku klęcząc. Gdy jest źle, to nawet wiara w siebie nie pomaga. Dlaczego medycyna stoi w miejscu, ile można błagać? Podają jakiś środek na to, by tym ludziom pomóc. Ale szczerze mówiąc, to ten środek niewiele wspomógł. Ludzie mieli marzenia i plany, chcieli je spełniać. A tu los pozmieniał wszystko, noże powbijał w serca. Została rodzina, która wspiera jak tylko może. Dlaczego tak się dzieje na świecie, wytłumacz mi Boże. Gdzie się podziały te wszystkie uśmiechnięte twarze. Chcę, by ludzie mieli nadzieję, tylko o tym marzę. Czas wymyślić lek, który zniszczyłby tą chorobę. Zbyt dużo ludzi umiera przez ten wirus na dobę. Rak to najbardziej popularna choroba, jaka istnieje. Człowiek, gdy jest za późno, dopiero wtedy mądrzeje.